Widzowie, widzowie, my spanowali! Dzisiaj jesteśmy w nowej historyjce o Megan. Mam nadzieję, że dobrze nam pójdzie, ale to wy musicie trzymać kciuki. Więc lecimy, wybieramy naszą drużynę, a wy teraz zostawiajcie łapeczki, suby koniecznie i zaznaczcie dzwoneczek. Twórca gry nam obiecuje zalajkowanie tej gry plus 30 HP. Ja to zrobiłam, więc zobaczymy, czy później, jak na przykład teraz padnę, czy dostanę jakieś dodatkowe życie. To sprawdzimy. Ogólnie też, jak gdzieś się dołączy do jakiejś grupy, to można też bodajże 25 damage'u dostać więcej. To się przydaje na walkę z bossem, ale ja spróbuję to zrobić bez tego. Spróbuję załatwić bossa bez tego dodatkowego damage'u. I mamy Chaina! Kto zna Chaina już z moich odcinków, to teraz piszę to w komentarzu. Okej, będziemy sobie grać z nim w piłkę, więc lecimy. Dobrze wiecie, że ja nie lubię grać w piłkę, bo mi to nigdy nie wychodzi. No i już to wszyscy przyszli. I słuchajcie, się nie strzeliło gola! Dlaczego nie? No nie strzelę tu nigdy w życiu gola, słuchajcie. No o co tu, kaman? Oni już bata wyciągają, żeby móc jakoś lepiej chyba kopać tą piłkę, ale to wam raczej nie pomoże. Patrzcie, jak blokują. No nic, nikt nie strzelił, słuchajcie, gola, nic z tego. Mamy dzwonek, słuchajcie, koniec lekcji, bo to był WF. Ostatnia lekcja, więc lecimy w tym momencie do domu i lecimy do domu Chaina. Obstawiacie, że będzie jedzenie? No dobra, oczywiście Chain, oczywiście chcemy zjeść. Bardzo jesteśmy głodni. Głosujemy. Ja teraz bym sobie zjadła taką przepyszną kanapeczkę. Czy ja ją dostanę? Czy dostanę coś innego, bo ludzie inaczej zagłosowali na przykład? No dobra, cheeseburger, słuchajcie, wygrał. Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Tak gada. Dobra, zjadłam, okej, najedzona. Ostatnio powiem wam, że zauważam, że w tych gierkach nic nam nie robi to, że sobie coś zjemy. Nic nie jest zatrute i tak dalej. Scary movie time. Zobaczcie, będziemy oglądać jakiś film. Explorer Elizabeth. O, i Roblox zostanie zniszczony. O, ja cię kręcę. Takiego filmu to ja nie znałam. Lecimy i lecimy zająć miejsca, słuchajcie. Ja chętnie usiądę w pierwszym rzędzie, tylko zostanie teraz ono mi zabrane. Jest! Zdążyłam. Okej, siedzimy. Uwaga. O, no dobra. I'm Megan. O kurcze. Ona nie wygląda trochę jak Megan. Julie July, czyli lipiec pierwszy, to będzie koniec Robloxa. Czy wy, widzowie, to wiedzieliście? Więc musimy bardzo dużo teraz grać w Robloxa i oglądać moje filmy, bo 1 lipca zniszczony będzie. Jeśli myślicie, że ten film jest żartem, no to się mylicie. Pick a friend of yours. Dobra, musimy wybrać, słuchajcie, jakiegoś ludzia, którego chcemy stąd wykurzyć. No to ja na Wickę nie głosuję, ta nazwa nic mi nie mówi, bo nie ma nic w tym... Co? Dzięki, widzowie, widzowie, my spanowali, oni nie skumali. Oni myśleli, co oni zrobili? Co widzowie mi zrobili? Zbanowali mnie. Patrzcie. Widzowie nie skumali, oni myśleli, że jak mnie wybiorą, to zrobią dobrze. A że są tu sami widzowie, to zagłosowali na mnie i słuchajcie, wywalili mnie z gry. Czajcie to? Ja mogłabym wejść od nowa i bez widzów, ale odblokuję sobie dostęp za Robuxy. Niech będzie, niech stracę, ale ja wam tego nie zapomnę, widzowie. Zbanowali mnie, a ona teraz na nas chyba tego potwora swojego tutaj przywołała, bo widzę, że tak widzowie latają z batami. Megan powiedziała, że to jest taki malutki zaczątek tego, co na nas czeka niedługo. Więc jeśli chcemy ją znaleźć, to musimy iść do lasu, słuchajcie, i ona tam jest. Musimy ją znaleźć w jakimś lesie. O nie, to się stało. Dobra, musimy wyjść z chaty i lecieć do lasu. A Chain się zorientował i w końcu uwierzył, że Megan jest prawdziwa, bo, uwaga, ona chce zniszczyć Robloxa, dlatego musimy ją odnaleźć, żeby to wszystko, wiecie, zaprzestać temu, żeby właśnie nie zniszczyła nam tego Robloxa. No bo w co ja będę grać? Trochę strasznie. Widzowie, dawajcie latarki.
Idziemy tu, bo tu są światła czerwone. A co czerwone, to się kojarzy zazwyczaj z czymś złym albo strasznym. Więc ja lecę tu przed siebie i zobaczymy, co na nas czeka. Follow Chain. Chain na pewno będzie w tą stronę szedł, więc ja przystanę i zaczekam na niego. Idzie tu i zmierza. Zmierza, patrzcie, idzie. I ja mu będę oświetlać. Ojejku, już się wystraszyła Matowicka tam, słuchajcie. Dobra, jest to jakaś chata taka. Stara drewniana, ale na razie zamknięte drzwi. To jest jakaś kabina. The clue has to be in there. Let's go inside. Musimy wejść do środka, tylko czy można tak... O, można tak normalnie. Dobra, ale tu ładnie. Powiem wam, że to nawet spoko. Get inside the cabin. No niby jestem w środku. Clue about Megan. Find a clue. Szukamy, ale zobaczcie, naprawdę tu jest fajnie. Bardzo ładnie zrobiona jest ta gra. Powiem wam szczerze, serio. Te wszystkie takie dodatki. Taki starszy typ tego wszystkiego jest. Dobra, uwaga, mamy jedną podpowiedź. Clue 1, nie jestem sama. Rów jest otwarty, więc musimy się jakoś tam wspiąć. Faktycznie, taka wieża, zobaczcie. Baton, gdzie jest jakiś baton? Musimy znaleźć baton. Jest dźwignia po prostu, okej. Znaleziona dźwignia. Czy ona zadziała? Mam nadzieję, że tak. Ale klikam w nią, łapka się pojawia. Ale to... O! No nie, stersy się pojawiły, musimy się w ten sposób wspiąć. Ja myślałam, że pojawi się nam jakaś drabina. Ej, ten parkour będzie ciężki, bo tutaj to na razie jako tako. Ale zaraz zobaczycie dalej, o nie, jedna widzka już spadła. Słuchajcie, 20 sekund, to jest jeszcze na czas. Belka, po co się śpieszysz? I tak dam radę. Ej, widzę już trawę, czyli widzę już checkpointa takiego jakby. Chain był pierwszy, więc czekamy tutaj z Chainem. Dobra, idziemy. Jesteśmy na samej górze, mamy jakąś jaskinię. Chain myśli, że my uciekliśmy, ale ja bym wcale tego taka pewna nie była. Jak widzieliście, no jedną taką wskazówkę odnaleźliśmy. Dlaczego ja mam w ogóle tak zjechane życie? Dobra, wbijam też w takim razie. Dobra, kolejne kąsy. Graveyard, zobaczcie. Kolejna wskazówka musi być gdzieś tutaj. Mamy, oj, chyba jest tam. Słuchajcie, mamy właśnie cmentarz. I mamy wskazówkę. Belka znalazła. Widzę, że jeszcze, okej. Explorer Elizabeth, wskazówka numer 2. You are about to fight. You found prepare to battle. Okej. Mamy, słuchajcie, bata pod jedyneczką, więc ja już sobie go przygotowuję, bo teraz będzie bitwa. Z kim będziemy się bić? Może z jakimiś duchami, skoro jesteśmy na cmentarzu? Zaraz to sprawdzimy, ale ja sobie pójdę tutaj i jestem tutaj z widzkami. Jest nas bardzo dużo, więc sądzę, że dam radę, ale ja mam prawie pół HP. Okej, no dobra, lecimy z nimi. Musimy ich, słuchajcie, wykurzyć stąd. Załatwimy ich. Bardzo szybko ich załatwimy, mówię wam. Dwa ludzie. O ty kurde, dostałam, oberwałam, widzowie. Mam mniej niż pół HP. Teraz, przez to, że mnie wtedy tak załatwiliście, to ja się teraz nie odrodzę, bo odradzić się mogę tylko raz. Więc teraz to sobie mogę coś kupić. Słuchajcie, full heal za 25, to nie jest dużo. A ja mam robuxy, więc dobra, dokupiłam sobie. Bo na jakiegoś dużego bossa na pewno to mi się przyda. Więc uwaga, jesteśmy coraz bliżej tej Megan. To jest naprawdę inna historyjka niż ta, co już nagrywałam. Kolejna wskazówka, to jest trzecia wskazówka. Mamy dwie rzeczy jakieś do wyboru. Wybierzcie mądrze. Uwaga, no to będziemy głosować. A, możemy wybierać między dwoma dziurami. No nie, to tuż odpadnę, widzowie, będę musiała nagrywać jeszcze raz. Musimy wskoczyć do jakiejś dziury. Ja nie wiem totalnie, która jest prawidłowa. Korci mnie, żeby skoczyć do lewej. Musimy coś wybrać. Więc nie wiem, która jest dobra. Ach, już myślałam, że widzka skoczy. Dobra, trzeba to zrobić, widzowie. Ja tu ryzykuję. Ja cię kręcę, dobrze wybrałam. No i widzowie za mną. Powinnam was jakoś oszukać za to, że mnie załatwiliście, że już się odrodzić nie będę mogła. O nie, tylko nie, to naprawdę tak się boję, że ja tu wpadnę do lawy. Przez to, że mam z tyłu głowy, że już się nie odrodzę. 40 sekund, ja przeczekam, żeby mi tutaj nikt nie zasłaniał i tak dalej. Dobrze, że to się nie zanurza, a tylko się rusza.
Airi się podnieś. Dobra. Dobra. I dobra. 20 sekund. Ja, zobaczcie, widzowie, ja to na chillku robię, na spokojnie. Okej. Okej. O kurcze, ktoś wpadł do lawy. O kurcze, kurcze. Jak mi przykro. I uwaga, ostatni skok. Ale was też chyba zestresowałam, co? Ja wiedziałam, że tak sobie przejeżdżę na spokojnie. Dlatego poczekałam, aż widzowie przejdą i dalej ja. Tylko zaraz, zaraz. Gdzie jest Chain? Halo? Dobra, myślimy, że Megan jest tutaj w cave'ie i tak mi się wydaje, że może to być prawda. Słyszę muzę, a ona wskazuje na to, że będzie bitwa z nią. Jest! Ej, to jest Elizabeth! Uż ty, Elizabeth. Dziwna akcja. Wygląda tak samo jak te gadki. Dobra, mamy bata. Jestem przygotowana. To jest niby Elizabeth, ale gada Megan, więc tak jakby Megan steruje Elizabeth? No zobaczymy. Ale musimy pokonać Elizabeth, bo inaczej Roblox zostanie zniszczony. Pamiętajcie o tym. Więc lecimy. Jeśli chcemy też być wolni, to musimy ją pokonać. Boss hit. Dobra. Podchodzimy. Aż ty. Standard, standard. Uciekamy przed kołami. Zaraz trzeba też będzie się wspiąć. O właśnie. Bo lawa będzie. I najlepiej na te kółko, więc następnym razem już tam będę biec, ale teraz bym nie zdążyła dobiec. Więc ja już lecę do tego i teraz można chwilę ją bić. Czyli taki standardzik, słuchajcie. Bardzo szybko tutaj bijemy. Widzki ogarniają tu nieźle grę. Więc lecimy. Oż ty, kurde. Dobra. Omijamy, omijamy. O nie, dziewczyna się No nie, musiałam znowu tu. Po co tu biegałam tak daleko? Ej, trzy dziewczyny się rozwaliły. Jedna ma mało HP. O nie, jesteśmy tylko we trójkę. Muszę im pomóc. Kolejne końce dostałam. Jeszcze raz nas odrzuci, słuchajcie. Na jej miejscu to ja bym się już odsunęła, bo oberwie. No nie! Odpadły dwie! O nie, jeszcze jestem tu z jedną osobą. Tu sobie wskoczę. Dobra, uwaga, i zaraz załatwimy tego bossa. Musimy zaraz go załatwić. Ale wiecie, może zaraz widzki się odrodzą, bo może będą też miały jakieś robuxy. Czy damy radę teraz załatwić? Ej, odsuwam się, bo patrzcie, jak mam mało życia. Dopiero spojrzałam, jak mam mało życia. Nie chciałam, żeby mnie ta ściana dotknęła, dlatego musiałam się odsunąć. Dobra, teraz musimy go załatwić, bo inaczej słabo to widzę. Ale tu jest dziewczyna, która ma bardzo dużo życia. Lecę, lecę teraz. Mam nadzieję, że ona podejdzie szybciej do niego. Do niej, znaczy się. O, jest Megan! Pojawiła się Megan! Megan Robloxowa, zobaczcie. Mała Megan. Mówi, że wygraliśmy. I ciekawe, czy tutaj też będzie głosowanie. Co robimy z nią? Ona mówi, że przestanie nas hakować i w ogóle nie zniszczy Robloxa, jeśli ją puścimy wolną. Wolno. Ja niby tu nie chcę, ale zobaczymy. Ona oferuje nam deala. Zobaczymy, jaki to będzie deal. Będziemy głosować pewnie, czy ją zostawiamy, czy ją puszczamy. I uwaga, słuchamy, co ona ma nam do powiedzenia. Widzowie, teraz wypiszcie w komentarzach, co byście tu powiedzieli jej. Jak byście zagłosowali? Jeśli mnie puścicie, nikogo nie zbanuję na Robloxie i wszystko wróci do normy. Let Megan go free, keep Megan stuck here forever. Czy zostawiamy jej ją tutaj na zawsze, czy puszczamy? A ja zagłosuję, że puszczamy. Okej, fajnie. Dziewczyna tutaj ze mną też na to poszła. Zobaczymy, czy Megan nas nie wykiwała. Jestem bardzo ciekawa. Uwaga. No i nas wykiwała, zobaczcie. Stoi mała Elizabeth i jesteśmy w takiej pułapce. Ona ma to dźwignię. Ja cię kręcę. Nigdy nie powinniście ufać hakerowi. Patrzcie, to pewnie będzie bad ending. I zobaczcie, ej, teraz ja mam deala jakiegoś dla niej, jakąś propozycję. Co to będzie za propozycja? Patrzcie, nagle kminie, ona myśli. Czy ona jest ciekawa? Nie, ona nie jest ciekawa, mówi goodbye forever. Ta dźwignię. Nie, wpadamy do lawy. Widzowie. Megan, widzicie, jaka ona jest? Nie można jej ufać. Nie wolno ufać hakerom i to było bad ending. I ja, niestety,
upadłam. Mogłabym się odrodzić, ale w sumie po co mi to? Dlatego widzieliście bad ending, good ending byłoby wtedy, gdybyście drugą odpowiedź wybrali jej propozycję. Mam nadzieję, że filmik Tech Historyjka wam się spodobała. Jeśli tak, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek i pliska, subujcie. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Dzisiaj rano też wleciał śmieszny short na ten kanał. Pa, pa!